Hej, hej, krokieciki! Z tej strony Harem, jak zwykle. No i cóż tu się dzieje na tym nieszczęsnym, głupkowatym kanale haremowym? Gdyż wiadomo, nie robiłem konkursu, gdyż nie miałem na to ani środków, ani energii, ani w ogóle nie miałem w ogóle co rozdawać sensownego. I takim jakimś cudem udało mi się zdobyć gift code do gry Natural Selection 2. Podsumowując, dla tych, co jej nie znają, bardzo fajna gra online, strzelanka. Po części strategiczna, gdyż jest opcja bycia komandorem, czy coś takim po jednej ze stron, ale nie będę opowiadał o tej grze zbyt dokładnie, ponieważ nie chcę wyjść na idiotę i kogoś, kto nie potrafi opowiadać sensownie o grach, więc wolę się nie odzywać i jednak wyjść na tego idiotę. Co ja gadam? Dobra, nieważne. Tak czy siak, gra jest bardzo interesująca, można grać albo obcymi, albo Marines. Gra jest bardzo ładna, ona mimo wszystko, że jest na silniku Source, to bardzo dużo wyciągnęli efektów z niej, jest naprawdę bardzo ładna, bardzo ładnie chodzi. Teraz aktualnie też pracują nad wersją polską, z tego co słyszałem, więc też niedługo pewno będziecie mogli pograć tą grę po polsku, jeśli oczywiście będziecie umieli. No i cóż, jaka jest sytuacja? Bo pewno jak zwykle gadałem bez sensu, więc staram się skupić na temacie. Więc sprawa wygląda tak, że chciałem rozdać tą grę i zasady są takie. Gdyż bardzo chciałbym, żebyście te osoby chciałyby wygrać tą grę, czy też po prostu wykazać się kreatywnością, czy też zrobić mi po prostu przyjemność, to chciałbym, żeby nagrały cover jeden z moich piosenek, nie na kanale muzycznym, bo sam czasami mam problem z zagraniem tego, tylko na kanale tej haremowym, czyli te luźne piosenki, nie wiem, wszystkie te piosenki, które do tej pory nagrałem, teraz powinny się pojawiać po kolei. Mam nadzieję, że jakoś ten efekt uda się zrobić. Rzuciło na nią się. Nie wiesz, czym jest strach, przeznaczenie w twoich snach. Musiało upłynąć tyle dni, bym docenił wspaniałość chwil, gdy wszyscy razem do kresu sił. Dzieci spłonęły przy ognisku, już nikt nie znajdzie ich ciał. Znowu jesteś sam, mimo że wokół tłum cholerny perm. Jak ten cover ma wyglądać? Jakkolwiek chcecie. Wierzę, że moi widzowie są naprawdę bardzo pomysłowi i tak kreatywni, że na pewno mnie zaskoczą, więc możecie cokolwiek, nie wiem, możecie śpiewać, nie wiem, grać na kocie, nie wiem, na pośladkach swojej dziewczyny, cokolwiek, na słoikach, śpiewać, wyć, zawodzić, cokolwiek. Wszelkie objawy kreatywności bardzo mi zadowolą. Na pewno każda z nadesłanych prac, która jest w miarę sensowna, zaniesie na liście fanartów. Oczywiście mam nadzieję, że jakoś tam postaram się, żeby dostały, żeby inni, też moi widzowie i też inni widzowie z innych moich zakolegowanych kanałów to zobaczyły. Jeszcze oczywiście będą fajne. No i mam nadzieję, że dostaną kilka widzów, czy też jakieś wyświetleń, że będą mogli też usłyszeć trochę ciekawie krytyki od strony moich widzów, czy innych. No i żebym tylko nie zeszedł z tematu. Dobra, więc wracając do tematu. Na pewno może być cokolwiek, byle kreatywnie, na pewno może być nawet totalna parodia. Wszystko na pewno mnie ucieszy, a niestety mam tylko jeden gift code, więc będę musiał wybrać jeden, który wygra. Nie po prostu poda mi swojego maila i wtedy prześlę mu na tego maila ten gift code. Gra jest naprawdę fajna i warta zachodu. Można kupę godzin przy niej spędzić i naprawdę dużo miłych chwil z nią spędzić. Boże, język polski. Jej, w tym momencie wyciąłem, bo zacząłem gadać pierdoły. Tak, te audio oczywiście nagrywane jest osobno, by mógł mój język polski doprowadzić do porządku. Więc zapomniałem o jednej rzeczy. Otóż takiej, że termin tego konkursu nie jest z góry ustalony. Do tej pory myślę, że gdzieś tak, nie wiem, do końca września myślę, że moglibyście robić te wszystkie prace, jeśli byście mieli czas. A jeśli po prostu nie będzie zgłoszeń, to po prostu przedłużę ten termin, jeśli mieli więcej czasu.
Chyba, że też przybędzie więcej tych nagród do puli. To wtedy wiadomo, więcej osób będzie nagrodzonych, większa ilość zgłoszeń będzie mogła być przyjęta. No to wiadomo, czy więcej nagród pojawi się w konkursie, tym dłużej konkurs będzie trwał. Jeśli będzie mało, jeśli po prostu mało osób nadeśle swoje prace, rzeczywiście będą to konkretne prace, nie będzie wielkiej aktywności przy tym, to po prostu konkurs się szybko skończy. I nagroda zostanie rozdana i później będę mógł wrócić do swoich starych spraw znanych z kanałem. No i chyba tyle, no. Czym większy konkurs się zrobi, tym więcej nagród będzie i tym więcej będzie czasu. Kto wie, no może jak będzie szczęście, to konkurs będzie trwać całymi tygodniami i dużo osób będzie mogło zostać nagrodzonych. Nie mam zielonego pojęcia. Pierwszy raz w życiu robię taki konkurs, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No to liczę na to, że jak zwykle zryjecie mi banie i zaskoczycie mnie swoją kreatywnością w tym dość mrocznym stylu. No i to chyba tyle. Na razie. I zobaczymy, co mam tam w duszach gra. Wiadomo, wszystkie linki potrzebne są w opisie, wszystkie informacje związane z tym, z konkursem, jeśli chcecie być na bieżąco, nie wiem, cokolwiek, to zapraszam do na mojego Facebooka. Tam wszystkie rzeczy, jak powiedzieć, będą na bieżąco. O, jak ten język polski. Dobra, kończę to, goddammit, bo zaczyna się pultać. No to, papa. Pa.